Witajcie, witajcie w nowym vlogu. Zaraz wybieramy się na plażę, jedziemy zjeść coś dobrego. Zaliczyliśmy już spacer z Oliverem, byliśmy na kawie na Bay Square. Pokazuję Wam moją sukienkę, którą uwielbiam. Kupiłam ją kilka dni temu. Te osoby, które mnie oglądają, możecie zgadnąć gdzie. Cudna. Przynajmniej mi bardzo, bardzo się podoba. Tak wygląda jej tył. Wow, trochę mam wrażenie, że w takim hiszpańskim, andaluzyjskim stylu. Niedługo, tak jak mówiłam, wybieram się na komunię do Warszawy i nawet pomyślałam, że może ubrałabym ją również na tę uroczystość, jednak biorąc pod uwagę pogodę w Polsce, czuję, że to nie będzie odpowiednia stylizacja na maj. No nie wiem, zobaczymy. Jedziecie z nami do Summersault, odezwę się za sekundkę. Czy wasze pieski też szczekają na swoje odbicie w szybie na przykład? To jesteś ty! No wiem, strasznie wyglądasz! Groźny pies! No już, chodź, chodź szaleńcu! Jeszcze korzystając z okazji, chciałam podziękować każdej osobie, która poświęciła swój czas, żeby wysłać mi rekomendacje różnych produktów na nadwrażliwość zębów. Bardzo dużo osób się odezwało, poświęciło swój czas, żeby wysłać zdjęcia konkretnych produktów, linki do sklepów. Jedna dziewczyna nawet zaproponowała, Cecylia, dziękuję Ci jeszcze raz, że nawet może wysłać produkt do Dubaju. Jest to niezmiernie miłe, że są osoby, które chcą pomóc w sumie obcej osobie całkiem bezinteresownie. Jestem bardzo, bardzo za Was wszystkich wdzięczna. Dziękuję, 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 dziękuję. Hello, hello, hello. Gotowe na Summersault? Gotowe, ale jestem zjetlagowany. Wiesz co zauważyłam? To za każdym razem, jak ja Ciebie nagrywam, to Ty mówisz, że jesteś zmęczony. Albo zmęczony, albo zjetlagowany. No ale to musisz to zmienić, a nie ciągle być zmęczonym. Zmienię. Złe podejście. Dzisiaj w planach mieliśmy wybrać się do Shimmers. Jest to takie miejsce obok Summersault, ale jakoś za każdym razem nie możemy tam dotrzeć. Dwa razy chyba bukowaliśmy, ale coś tam wyskakiwało, jednak była taka zmiana planów na ostatnią chwilę. Dzisiaj znowu próbowaliśmy się tam dostać, ale jest wszystko zabukowane. Shimmers znajduje się również na plaży i ma kuchnię grecką. Również bardzo, bardzo klimatyczne miejsce. Jeżeli jesteście w Dubaju, to myślę, że gorąco możemy Wam polecić, mimo że sami tam nie byliśmy. Więc dzisiaj ponownie Summersault, prawdopodobnie spacer po plaży. Może jeszcze później złapiemy jakiegoś drineczka albo nie wiem co, kawkę. Zobaczymy. Zabierzemy Was na pewno. Trochę jesteśmy zmęczeni sushi. Jak nas oglądacie, to wiecie, że jesteśmy suszą żerczy, więc musimy coś tam zmienić dzisiaj. Dostajemy też bardzo dużo pytań odnośnie ekip remontowych w Dubaju. Czy mamy jakąś swoją sprawdzoną? Czy trudno jest znaleźć taką profesjonalną ekipę? Więc z tego, co zauważyliśmy, łatwo nie jest i dobrze metodą prób i błędów trafić na ekipę, której można zaufać. Tak było w naszym przypadku. Jeżeli oglądaliście poprzednie vlogi, nasze pierwsze mieszkanie, które remontowaliśmy, to był dosyć skomplikowany proces, ponieważ nie byliśmy zadowoleni z jednej ekipy, potem znaleźliśmy ekipę, która poprawiała po tej ekipie i właśnie ta ekipa myślę, że zostanie z nami na dłużej. Ta ekipa również będzie robiła małe prace remontowe w tym najnowszym projekcie. Myślę, co mogę Wam poradzić. Na pewno lepiej wziąć ekipę, która ma ubezpieczenie, która jest firmą zarejestrowaną. W ten sposób jesteście może chociaż trochę bezpieczniejsi. Coraz bliżej z Summersault nadchodzimy. Sushi dzisiaj, czy coś innego? Sushi, ale... tutaj osoby godne tej restauracji.
właśnie zjedliśmy lunch, idziemy teraz na kawę. Zabieramy? Ze sobą? Nie, nie zabierajmy. Zabierzemy. We are from Poland. We don't experience that weather. You're from Poland? Yes. Oh, it's like this winter. Yes. And then it's summer. Yeah. Is that Eastern now? After this month, it's your craziness. It'll be 50 degrees, right? Yeah, exactly. 45, 50 degrees. Yeah. Not less than 40. Yeah. If it's jesteśmy w drodze do domu, tak jak widzicie, świecę się niemiłosiernie. Tak, jest to pot, tak mi się wydaje. Chcieliśmy wam powiedzieć jeszcze o takiej rzeczy, jak kiedyś dużo podróżowaliśmy między 2014 a 2017 rokiem, wtedy chyba najwięcej. To bardzo często jak byliśmy w jakimś kraju, w jakimś mieście, oglądaliśmy przez szyby agencji nieruchomości różne mieszkania, domy i sobie mówiliśmy, gdzie chcielibyśmy mieć jakąś nieruchomość w przyszłości, ile depozytu na przykład trzeba by było mieć, żeby coś takiego kupić. I teraz myślimy, że my to w jakiś sposób wszystko zwizualizowaliśmy. I wtedy, w tamtym okresie, kiedy tak oglądaliśmy wszystkie potencjalne domy, mieszkania, to wcale nie mieliśmy budżetu na nie. To bardziej były marzenia, może jakieś plany na przyszłość, więc cokolwiek sobie życzycie i o czym myślicie, pamiętajcie, że macie bardzo dużą siłę w sobie, żeby to zmaterializować. Dzisiaj Oli ma prysznic. Mamcia go myje, a Oli jest niezadowolony. Nie, nie lubi wody bardzo. Oli, będziesz czystszy, pachnący. Będą na ciebie suczki leciały. Oli, jak jest? Obrażony. Witajcie, przedłużam vloga o kolejny dzień. Wczoraj nie udało mi się zebrać zbyt dużo materiału, wszędzie grała muzyka, więc było bez sensu nagrywać, bo takie filmy YouTube blokuje. Dzisiaj mam bardzo pracowity poniedziałek, jestem właśnie w drodze do mieszkania, gdzie akurat teraz mamy remont. Co więcej, później o godzinie 11:30 mam wizytę u dentysty, na którą bardzo się cieszę, potem o 14:30 mam kolejne spotkanie, potem będę musiała wrócić ponownie do mieszkania, żeby zobaczyć, jak przebiegają prace, więc myślę, że będziecie mi towarzyszyć. Okej, lecę, bo mam 15 minut, żeby dotrzeć na miejsce. Iwo też od rana dzisiaj jest w biurze, ma jakąś prezentację, dlatego musiał się tam wybrać, więc Olinek trochę posiedzi w domu sam. Wieczorem też muszę jeszcze domówić sporo mebli, ale lubię takie dosyć pracowite dni. Mam nadzieję, że będziecie mieć dobry poniedziałek, chociaż wy macie weekend majowy. Super. No my niestety nie. Okej, dotarłam, czekamy na windę. Jakie dni tygodnia lubicie najbardziej? U mnie to może dziwne, ale ja uwielbiam poniedziałki. Często jest tak, że właśnie jak przychodzi niedziela, tym bardziej niedziela wieczór, już chciałabym, żeby był poniedziałek, żebym mogła zacząć nowy tydzień, wyznaczyć sobie jakieś nowe cele, wrócić do takiej mojej tygodniowej rutyny. Więc u mnie zdecydowanie poniedziałek. Jest 10:05 i dostałam już informację, że ekipa już ma permit i wjeżdża na górę, więc dzisiaj póki co wszystko odbywa się na czas, bardzo fajnie. Mimo że rozmawiałam z ich szefem 2 czy 3 dni temu, jeszcze raz wypisałam im na kartce dokładnie co i jak, chociaż też taka mała rada ode mnie do was, jeżeli przeprowadzacie nawet jakieś proste prace remontowe, starajcie się być na miejscu. Bo często jest tak, że mimo że wytłumaczycie, co ma być zrobione, gdzie ma być zrobione, no i tak dochodzi do jakichś tam pomyłek. Dlatego niestety uważam, że trzeba kontrolować taki remont i to bardzo, bardzo dokładnie.
Tu jeszcze raz prezentuję Wam widoczek. W oddali morze, Burj Al Arab. Wow. No i tutaj klasyczne downtown Dubaju. Jeszcze chciałabym Wam powiedzieć o sytuacji, którą mieliśmy robiąc nasz pierwszy dom w Birmingham. Wtedy założyłam, że musimy znaleźć jakąś dużą, myślałam, że dobrą firmę budowlaną z menadżerem projektu. Stwierdziłam, że nie chcę bezpośrednio załatwiać wszystkiego z budowlańcami. Chciałabym mieć taką osobę, która wynajdzie materiały w najlepszych cenach, która będzie pilnowała ekipy budowlanej, będzie załatwiała te takie mało przyjemne rzeczy. Ostatecznie zakończyło się tak, że oczywiście menadżer projektu był opłacony, ale wszystko musieliśmy robić sami. Sami musieliśmy szukać produktów w lepszych cenach, sami musieliśmy jeździć na budowę i sprawdzać, co jest zrobione, a co jeszcze trzeba zrobić. Sami musieliśmy rozmawiać z budowlańcami i na przykład prosić ich o wykonanie czegoś, co powinno być już dawno zrobione. Jeżeli macie zaufaną osobę, to menadżer projektu jak najbardziej. Jeżeli nie, uważam, że w jakiś sposób należy mimo wszystko to kontrolować. Byłam u dentysty, nie była to łatwa wizyta, szczerze mówiąc była bardzo ciężka, ale jakoś się przetrwało. Teraz idę na masaż, taki specjalistyczny masaż całego ciała. Wykupiłam sobie serię 10 zabiegów już tydzień temu, można je wykonywać raz w tygodniu, więc idę na kolejne. Później z powrotem wracam do mieszkania, żeby zobaczyć, w jaki sposób posuwają się prace budowlane, czy wszystko idzie zgodnie z planem. A wieczorem idziemy na Krika, czyli ta dzielnica, w której mam nadzieję już niedługo będziemy mieszkać. Musimy zawieźć agentowi czek. Dosłownie jestem 5 minut od Burj Khalify, nie jest akurat widoczne, bo zakrywa go ten wysoki budynek, a te masaże znajdują się tutaj. Klinika Silkor. Tutaj na górze laser i cosmetic surgery, ale no nie, żadnych operacji nie planuję robić. Tylko i wyłącznie specjalistyczne masaże. W Dubaju jest wszystko bardzo słabo oznaczone, też o tym niejednokrotnie z Michałem mówiliśmy. Jestem tu już drugi raz, więc wiem gdzie iść, ale żadnych kierunkowskazów. Masaż done. Wracam do domu, zamówię coś na szybko do jedzenia i uderzam do Paramounta. Jedzie na Krika, tak jak Wam mówiłam. Oliś siedzi mi na kolankach. Michał jest tu. Jedziemy jeszcze oddać ten czek. Może zrobimy jakiś spacerek i wracamy do domu. W sumie dzisiaj obydwoje mieliśmy długi i ciężki dzień. Powoli kończymy tego vloga. Kamery nastawiam na Michała, bo ja dzisiaj mam dosyć. Nagadałam się, nagrywałam się. Odłączam się od świata online, przechodzę w tryb offline. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Będzie nam bardzo miło jak zawsze, jak zostawicie nam lajka, subskrypcję, może komentarz. Zawsze zapraszam do udziału w komentowaniu. I pamiętajcie, Coco Jumbo i do przodu. Cudownego wieczoru, bądź dnia, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Buziaki, pa, pa.